bo ty masz chyba taką fobię, kiedyś mi powiedziałeś to chyba prywatnie, mam nadzieję, że to nie jest tajemnica, że ty nie lubisz, jak cię dotykają obcy ludzie. To się a to zmieniło. Jest trudne w naszej branży, no bo no właśnie, to są te mordo. Tak, tak. Mordo. A wyobraź sobie po koncertach, jak idziesz przed barierki, tam rozdajesz no. autografy i tacy ludzie po... Nie mówię o moich fanach, tylko są zawsze tacy ludzie, którzy czekali na ten Dzień Kurczaka przez ten cały rok. Okay. I uchleją się tamtym piwskiem za 5 zł mm-hmm. i potem idą pod te barierki, bo im się należy ten uścisk. No. Należy im się ten uścisk i po tych 2 godzinach tańczenia wyobrażasz sobie, w jakim oni są w stanie, ich koszulki i w ogóle wszystko. No wyobrażam sobie, że oni są taką jedną wielką strefą radioaktywną. Że no. 2 metry zachowane od razu. Ta. No. Tu pachnie żubrem, a tu perłą. Dokładnie. Ladą z kija. No i cię przytulają, jak ochrona nie zareaguje, nie zauważy. Uda się im. Aha. No i potem tak człowiek chce iść do hotelu, szybko to z siebie zmyć. Więc faktycznie to jest tego zawodu taki minus, że ludziom się wydaje, że ty jesteś do dotknięcia, zawsze musisz z nimi porozmawiać, czy na stacji będziesz. I bardzo często o nas mówią w osobie trzeciej, na przykład do swojej partnerki. Tak, tak. Ty, zobacz, to ten. Ale i myślę, chcesz autograf? Nie, z tym już mam. A ty jesteś obok. Nie, ale lepiej. Nie, ja go nie lubię. Naprawdę też zdarzają się tak. Zdarzyło, ale... Myślą, że ja tego nie słyszę. Ale co miałeś? I bo ja powiem ci, że nawet mi się przykro robi wtedy. Ja mówię, ale może by jednak pani coś chciała. Ja mówię, no. Ale jaką miałeś najbardziej... Ja miałem kiedyś w jakiejś galerii handlowej, jechała kobieta w dół, a ja w górę. I ona mnie cap i mówi, selfiaka! Kuźwa mnie tak przeciągnęła, rozumiem. No niesamowite. A ty miałeś taką, jaką miałeś najbardziej skrajną? Bo ty masz trochę zjebanych fanów, takich... Sam masz zjebanych fanów. Tak, mam zjebanych fanów, oto oni. Nie uważam, że moi... Inaczej. Aha, zaczyna się robienie gałeczki. Słuchaj. Wiesz, co to znaczy? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. No, a do którego biegu ty masz? Ja już do jedyneczki. Do jedyneczki. Raczej chodzę na luzie. No. Nie, wiesz co, ludzie, którzy robią takie okropne rzeczy, raczej fanami się nazwać nie mogą, po prostu. Poczekaj, kiedyś za nią jeszcze byłem muchą w Bieszczadach, to nam weszli po elewacji do pokoju. Myśmy się ja się czułem jak Michael Jackson minus dzieci, żeby nie było. W kiblu, słowo honoru, w kiblu się zamknęliśmy. Wiesz co, to ja miałem taką sytuację, że obudzono mnie o 7 nad ranem. 5 dziewczyn było wokół mnie. Ja byłem na guźki, bo tak śpię w hotelu. To było nad morzem. A jak one weszły? Dlatego, że to był jeden z nielicznych hoteli, który nie był na kartę, tylko na kluczyk. Ja wszedłem i zapomniałem po prostu go przekluczyć. Aha. Przekluczyć. A jak się, no tak w Gorzowie na prowincji tak się mówi. No, u nas mówimy zamknąć. No dobrze, jeśli się pomyliłem, to bardzo. Nie, ale nie, no błagam się, my lubimy regionalizm. No, więc obudziłem się, miałem kołdrę na sobie, no i 5 osób z szampanami i na zasadzie, no widzisz, ty się zrobi, k***a, ona ma się 18 lat. Ona ma się 18 lat, wstawaj, pijemy. Ja, no i co ja jest, stary nie widzi... Powiedz mi, co jest w tym złego? Byłoby złe, jakby odchyliły kołdrę i tak, to nie może być podsiadło. I cyk, no. Co? Wiesz co? Co jest, Dawid, abstrahując, bo chcę też porozmawiać o nowej płycie. Co jest złego w tej sytuacji? 18 lat, pełnoletnia. Szampan na miejscu. Nie, wiesz co, szczerze ci powiem, że ja usiadłem... Złapałem te osoby i wyrzuciłem, zadzwoniłem na do mojego menadżera. Cały czas na gusieńkę. Wziąłem chyba kołdrę, już nie pamiętam, ale usiadłem na łóżku i się popłakałem. I powiedziałem, że nie chcę w ogóle w tym uczestniczyć. Ty jesteś dziwny. Czy wyobrażam Janka Borysewicza w tej sytuacji? On by nawet kołdry nie wziął. Znając Janka, to by wziął małego Jasieczka. Jak to robisz? Mała Lady Punk, no. Nie, wiesz co, przez 2 tygodnie... Ty nie wiesz, co to jest rock'n'roll. No, może jeszcze nie, ale chciałem wracać do Gorzowa i w p***u to pogonić, całą tą karierę wtedy. Bo stwierdziłem, że no, ja robię muzykę, chcę być na scenie, a nie chcę mieć... No jeszcze nie lubię mieć 5 osób w łóżku. Nie wiem, jak to potem jeszcze? Będzie. Jeszcze? 3 to max! 3, nie wiem, z wózkiem kobieta, ale nie 4, nie 5. Nie 5. Dobrze.